Konferencja naukowa pod tytułem Stanisław Małachowski, konetczanin wśród pierwszych obywateli Rzeczpospolitej w sobotę przyciągnęła wielu miłośników nauki oraz historii do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Staszica w Końskich. Wydarzenie zorganizowały Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich, Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, Komisja Opieki nad Zabytkami pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy Końskie. By posłuchać o Stanisławie Małachowskim, do KSWP dotarli także przedstawiciele władzy, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, starosta konecki Grzegorz Piec, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański oraz jego zastępca Krzysztof Jasiński. Gospodarz gminy otworzył konferencję. Proszę Państwa, jeżeli urzęduje się Pałacu Małachowskich, to to zobowiązuje. I taka konferencja bez udziału Miasta i Gminy Końskiej nie mogłaby się odbyć, ale myślę, że ci, którzy spróbowali przejechać w ostatnim roku przez miasto, mają tego świadomość, że szacunek dla przeszłości w Końskich ma wymiar nie tylko deklaratoryjny, że jest czymś, co rzeczywiście przełożone jest na zamierzenia inwestycyjne, na pieniądze i to duże pieniądze. Rozmiary działań, które zmierzają do przywrócenia funkcjonalności, świetności, trwałości tego, co Małachowscy pozostawili po sobie, wydaje się, że potwierdzają to, co mówię. Konferencja początkowo miała się odbyć 21 listopada 2020 roku, ale szyki organizatorom pokrzyżowała pandemia. Wówczas jednak ogłoszono konkursy dla dzieci i młodzieży, związane także ze Stanisławem Małachowskim. PTTK Końskie przeprowadziło konkurs na projekt znaczka pocztowego. Zgłosiło się kilkanaście dzieciaków. Ten konkurs został rozstrzygnięty. W konkursie o temacie Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego, zwyciężyła Małgorzata Peliwo. Natomiast o temacie PTTK w służbie krajoznawstwa i turystyki na ziemi koneckiej Maja Kwiecińska. Wojciech Pasek poinformował także o rozstrzygnięciu konkursu na projekt pocztówki i kartki korespondencyjnej. W pierwszej kategorii zwyciężyła Antonina Kabała, w drugiej Nina Kania. Przy okazji konferencji nagrodzono laureatów i wyróżnionych w tych konkursach. Przedstawiciele Polskiego Związku Filatelistycznego oraz PTTK wręczyli im dyplomy oraz nagrody. Następnie rozpoczęła się już konferencja w całości poświęcona życiu i działalności urodzonego w Końskich Stanisława Małachowskiego, a wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich instytucji jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie czy Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka z Warszawy. W wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotogramów przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Końskich pod tytułem Marszałek Stanisław Małachowski, konecki ojciec Konstytucji. 3 maja. Przypomnijmy, że wystawę tę przedstawiciele powiatu koneckiego przygotowali na 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.